Dokształcanie i samodoskonalenie to motto Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. W sobotę 30 września podczas uroczystej gali przedstawiciele uczelni wręczali absolwentom dyplomy. Jesteśmy na uroczystości, corocznej uroczystości wręczenia dyplomów dla absolwentów Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. Jest to ponad 400 osób w ostatnim roku akademickim. Ukończyło na kierunkach pedagogicznych. Ponad 20 kierunkach studiów podyplomowych. Instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. W Andrago Centrum wykładają specjaliści z tamtejszej uczelni. Cieszę się, że po raz kolejny będę miała przyjemność powitać studentów, wręczyć im świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które uzyskiwali przez cały zeszły rok. To przede wszystkim fantastyczni ludzie, praktycy, w dużej mierze nauczycieli. To są ludzie z ogromną pasją, którzy zdobywają wiedzę, zwiększają swoje kwalifikacje. Jesteśmy szczęśliwi, że zaufali takiej uczelni jak nasza. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy cieszyć się razem z nimi z tego, że zdobywali kolejny etap swojej edukacji. Ci, którzy zdecydowali się na studia podyplomowe w Andrago Centrum, to najczęściej osoby dojrzałe, dla których podstawą w rozwoju jest ciągła edukacja. Nazywam się Małgorzata Skorek, jestem ze Starachowic i uczę w starachowickich szkołach, gimnazjum numer 1 i szkole podstawowej numer 9. Skończyłam doradztwo zawodowe i coaching karier. Polecam wszystkim tą uczelnię. Myślę, że można nabyć dużo wiedzy praktycznej, bo zajęcia są przede wszystkim z osobami, które mają wiedzę praktyczną, nie tylko teoretyczną. I myślę, że w dzisiejszych czasach ten kierunek, który ja ukończyłam, jest szczególnie ważny, ponieważ pozwoli młodzieży, w ogóle ludziom, nie tylko młodzieży, bardziej racjonalnie podejść do kwestii wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas uroczystej gali wręczono także statuetki wirtuoza biznesu dla instytucji, fundacji lub stowarzyszeń, które przyczyniły się do rozwoju edukacji w województwie świętokrzyskim. Laureaci tegorocznej nagrody wirtuoza biznesu to Powiatowy Urząd Pracy, Dom dla Niepełnosprawnych reprezentowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej i dwie fundacje, Fundacja Euroforum i Fundacja Centrum Europy Lokalnej. Nagroda Virtuos Biznesu przyznawana za osiągnięcia, za współpracę w zakresie edukacji jest dla nas dosyć cenna, ponieważ podkreśla zaangażowanie całego zespołu właśnie w proces edukacji, działanie na rzecz kształcenia od samych najmłodszych lat do kształcenia ustawicznego. Jeżeli chodzi o współpracę z Andrago Centrum, już kilkunastu co najmniej nauczycieli, których my kształciliśmy w ramach projektów, odbyło studia podyplomowe w ramach wielu realizowanych projektów, natomiast rozszerzamy tą współpracę w zakresie budowania ośrodka certyfikacji i akredytacji, tak żebyśmy mogli nadawać bardzo konkretne kompetencje na rynku pracy. Każdy, również my, musimy się cały czas dokształcać, więc to wzajemne kształcenie i zdobywanie nie tylko kompetencji, ale i kwalifikacji jest bardzo ważne, ponieważ zawsze ten dokument potwierdzający jest jakimś takim ukoronowaniem tego, czego się nauczyliśmy. Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum kształci słuchaczy w zakresie przygotowania do nauczania wybranego przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Są to studia pedagogiczne, które przygotowują do realizacji programu nauczania we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i tych osób, które chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne.